Pani kapitan, chciałby się powiedzieć, podaj serwis. A wtedy, jak dobry serwis jest na stole, to się okazuje, że potem jest bardzo dobry czas na herbatkę. Marta, pamiętasz taki mecz, że od stanu 17-23 wyszłaś dzięki serwisowi na 25-20 dla swojego zespołu i dla ciebie? My bardzo dużo ćwiczymy zagrywki. To chcemy, żeby to był przede wszystkim nasz atut jako zespołu. I mamy naprawdę bardzo wiele zawodniczek w swoim sztabie, które potrafią zagrywać, bardzo dobrze zagrywać. No i dzisiaj ta zagrywka nam siadła i też mogłyśmy kąsać przeciwnika. No kąsałyście mocno już od pierwszego seta. Już jest myśl o playoffach i trzeba było dzisiaj skończyć jak najwcześniej? Myśl o playoffach jest jak najbardziej, aczkolwiek my do każdego teraz tego meczu jeszcze w rundzie zasadniczej podchodziliśmy z takim samym zaangażowaniem, bo to nie jest tak, że teraz pozwolimy sobie na przegrane, a wyjdziemy w playoffach i wszystko będzie super. Nie, forma się buduje przez cały sezon i jeśli mamy wygrać, to chcemy wygrywać z każdym po kolei. No to na koniec podsumuj tę rundę zasadniczą. 21 zwycięstw. Po COVID-zie tak naprawdę wróciłyśmy bardzo, bardzo mocne i przegrałyśmy tylko jeden mecz. Pracowałyśmy w domu i wróciłyśmy zmobilizowane i wiedziałyśmy, że chcemy po prostu ugrać coś w tym sezonie. Taka godzina z prysznicem zakładana i tak się chyba stało z Sosnowcem, chociaż jeszcze w tamtej rundzie Sosnowiec się wydawał taką drużyną, która mogła bardzo dużo namieszać w tabeli. Tak. Bardzo, bardzo dobra drużyna, pokładana na boisko, siła ataku. Było dzisiaj przeciwnik godny pozycji, która jest w tabeli. Panie trenerze, jak pan oceni tę rundę zasadniczą? 21 wygranych, gdyby przed sezonem dano karty na stół, powiedziano trenerze, 21 wygranych, bierze pan w ciemno? No pewnie tak. Przed sezonem nikt nie wiadomo, jak liga będzie, jak będzie runda zasadnicza. Ale też wiemy, że w playoffach to wszystko się zeruje i zaczynamy od 0-0. Co uzna pan za największy taki sukces, jeśli chodzi oczywiście te elementy taktyczne w grze zespołu, patrząc oczywiście przez pryzmat sezonu zasadniczego? Jest zespół bardzo ofensywny, który gra zespołowo. Jak jedna osoba nie ma tak swojego dnia, to druga bierze odpowiedzialność za siebie. Także jest zespołowość i ta ofensywa jest na pewno nasz atut. Czy one będą świętowały z panem trenerze teraz wygranie tego sezonu zasadniczego? Nie ma co świętować, bo dopiero zaczynamy. Także zaczynamy środa, nie ma czasu ani na odpoczynku, ani na świętowanie. Będziemy na pewno się skupić na następny przeciwnik i to z wiedzą, że będzie tak bardzo ważny mecz dla nas. Gdyby patrzeć pod kątem oceny akademickiej, to trudno byłoby do indeksu nie wpisać panie prezesie piątki za ten sezon zasadniczy. Zdecydowanie. Sezon wielu pytań, wielu zatrzymań z powodu COVID-u, wielu niepewności, ale faktycznie wynik końcowy. Myślę, że nawet przeskoczył nasze oczekiwania. Cieszymy się, że ten sezon zasadniczy kończymy jako zdecydowani liderzy i przygotowujemy się do play-offów. Play-offy już w następnym tygodniu, więc z całą pewnością duże wyzwanie, ale na chwilę obecną jesteśmy zdecydowanie usatysfakcjonowani tym, co się wydarzyło przez ostatnie blisko 6 miesięcy. To sfera organizacyjna, bo ona jest niezwykle ważna, także i w kontekście też myślenia o play-offach i ewentualnym awansie do Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Opole stoi siatkówką, tak jak opolszczyzna. Jestem przekonany, że mieszkańcy zasługują na to, aby oglądać przynajmniej jeden żeński zespół na najwyższym poziomie. To także wielka akademia dziewczynek, jakie potrzebują swoich idolek tutaj na miejscu. Dlatego jestem przekonany, że dzięki uprzejmości władz miasta, województwa, nasi sponsorzy także są nieocenioną pomocą, pozwoli nam to zbudować klub, jaki w kontekście kolejnych kilku lat zdobędzie nowy poziom i będzie mógł faktycznie w tej najwyższej klasie zagościć się na dłużej, ale zanim to przede wszystkim play-offy, bo jednak odpowiedź będzie na boisku, a nie w przygotowaniach. Powiedział pan kilku lat, czy to oznacza, że też gdzieś w głowie jest to realium, że jak się nie powiedzie w tym sezonie, to są następne? Nic się nie stanie. Jesteśmy klubem budowanym na pewnym podłożu, na młodzieży, na pewnym finansowaniu, dlatego zmierzamy cały czas do celu, jakim jest awans, ale jeżeli to się nie uda, absolutnie nie zamykamy tego klubu, tylko będziemy tworzyć siatkówkę kobiet w Opolu cały czas.